No hej, hej, witam was serdecznie, tutaj Hanta. Tak, kolejny odcinek Skyrima i niestety jesteście troszeczkę teraz na Skyrima skazani, ale jakby nie robię tego bez powodu, tak jak wam już mówiłem, no z Team Dishonored to jest tak, że rzadko mam po prostu teraz możliwość nagrywania, natomiast też robię to z tego względu, że ja chciałbym naprawdę wykończyć już Skyrima i wtedy już, jak będę miał czyste sumienie, że Skyrima skończyłem, że nie poddałem się na sam koniec i już, wiecie, Skyrim wyjdzie cały, no to wtedy zabierzemy się za kolejną serię i już mam w głowie mam dwa tytuły, właściwie dwa do ogrania z podobnego gatunku. Prawdopodobnie na Facebooku zrobię jakieś głosowanie, żebyście wybrali, którą grę byście chcieli. No i teraz mi się wyświetliło, hura, możesz zagrać w gry z tej biblioteki, którą mam udostępnioną. W tym momencie, jak zacząłem Skyrima nagrywać, no to już trudno. No w każdym razie, tak jak mówiłem, prawdopodobnie na Facebooku, na fanpage'u zrobimy głosowanie, wiecie, dwie gry, dwa obrazki i wybierzecie. I jakby obydwie te gry chcę ograć i co tu powiedzieć dalej? No i wy wybierzcie, która będzie teraz, a później jakoś tą drugą. Dobra, słuchajcie, tego obiecałem. W poprzednim odcinku robiliśmy maski, dzisiaj zrobimy sobie jakieś rzeczy poboczne, które jeszcze mają tu jakiś sens. Mówicie, żeby do tej Olawy całej zajrzeć, że ten quest, no on co prawda nie jest jakimś tam dużym questem, znaczy może być, zaraz zobaczymy, bo quest jest w Białej Grani, no ale nie mam go jako quest, tylko mam go jako różne, zdobądź wskazówkę od niedołężnej Olawy. To jest jakaś kobita, która przepowiada nam przyszłość. Znajduje się w Białej Grani, a dostaliśmy możliwość taką po tym, jak dostaliśmy właśnie znak Olawy, który dostaliśmy, teraz już nie pamiętam, albo Mroczne Bractwo, albo Gildia Złodziei, chyba Mroczne Bractwo. Dostaliśmy właśnie to jako zapłatę, więc możemy z nią pogadać. Dzień dobry pani. Może opowiem ci o twoim przeznaczeniu innym razem? Fusy herbaty, wróżenie z ręki, kryształowa kula. O, a może trepanacja? Trepanacja, super. Mam dla ciebie ten znak. Znak powiadasz? Pokaż mi go. O bogowie, w takim razie przyjaźnisz się z Gabrielą. Oboje wiemy, czemu tu jesteś. No nie wiem, podobno potrafisz spojrzeć w przyszłość. Oczywiście, mogę to zrobić. Pamiętaj, że to niełatwe i nie tak dokładne, jak się spodziewasz, ale zrobię to dla ciebie. Rozluźnij się. No okej, dzięki. Czyli jednak trepanacja. Ktoś tam biegnie do mnie. Albo nie do mnie. Tak, tak, dobrze. No i co tam? Przeznaczenie spowija mrok. Czyli gówno się dowiem. Tak, wielki mrok. Jego większość już się wypełniła. Udało ci się znaleźć sanktuarium i kojące słowa matczynej miłości. Czyli, że nocna matka, tak? Dziecię nocy i piaskowego myśliwego. Jesteście rodziną. Zaraz. Jest coś jeszcze. Ci Nazir i ten koń? Potencjalna przygoda i bogactwo. To ruiny, które można splądrować. Reduta Kniei, daleko na północnym zachodzie. To miejsce ostatniego spoczynku starego zabójcy. Mrocznego brata, który zostawił ci w spadku swe dobra doczesne. Czyli ktoś, kto kiedyś był właśnie w Mrocznym Bractwie i gdzieś tam jego skarby, no pisaliście mi, że to ponoć jest zbroja, więc zobaczymy, że gdzieś to tam jest zostawione, możemy sobie splądrować, no czyli kolejna jakaś jaskinia, to tak? Wszystko. A teraz proszę, jestem bardzo zmęczona. Dobra, pewnie mapa została, tak, no to tyle. A nie straciłem znaku tej Olawy, bo chciałem wam tylko jedną rzecz pokazać, to jest ten szlak, to jest tu w przedmiotach. I jak sobie dajmy na sam koniec, tu jest znak Olawy, który wygląda tak, taki po prostu jakiś tam szmaragd. Jest jeszcze znak Dibelli, który wygląda dokładnie kurwa tak samo, więc że patrząc na to, że ona jest ślepa, to mogłaby się kurwa pomylić, no ale mniejsza z tym. Czyli co teraz? Odszukaj dawnego zabójcę, dobra. I to wyszło z różnych, tak jak myślałem. Albo nie? Czekajcie. Nie, tu jest dalej, odszukaj zabójcę, no dobra. Gdzie mi to wskazuje? Tutaj rzekomo. Tak.
Sky, no tak, faktycznie. Redutek nie i Wiedźmi Zakątek. No ja już tu kurde byłem kiedyś, z tego co widać. Chociaż wiecie jak tu jest, akurat tutaj u góry pamiętam, że tam po prostu musiałem do jakiejś lokacji dojść i po prostu biegłem i jakieś lokacje się po drodze odkrywały, ale zaraz zobaczymy. Czy coś tutaj... Ha, Wiedźmi Zakątek. Czy ten znak nie jest czasem znakiem Smoczego Kapłana? Czy mi się wydaje? Tam jakiś gnojków widzę. Nie, coś mi się tak wydaje, że takie, chociaż nie, to po prostu jest chyba, że jakieś tam staro nordyckie rzeczy. Może tu jakiś Wiedźmokruk był, którego zabiłem. Kurczę, już nie pamiętam. No, tak, wydaje mi się, że ja stąd... Tak, dobra, pamiętam. Była jakaś taka misja, gdzie się przełaziło przez lokację. I się przełaziło i tędy się wychodziło właśnie. Tędy się wychodziło. Tak, coś było z ubiciem jakiejś wiedźmi. Już ją, kurde, ciśniemy. Weźmiemy sobie tylko miksturkę jakby co, bo uzupełniłem. Broń dwuręczna, obojętnie którą. No właśnie, dobra, no przedarłem się właściwie przez nie wszystkie. Starucha. Ktoś tu gdzieś tu jest jeszcze. I tyle, z wiedźmy. Tu będzie jeszcze jedna. Nie, gdzieś indziej jest. Dobra, to sobie weźmiemy. No tutaj to właściwie z tego mi to nic nie jest potrzebne. Jakie są ją łuskowe, aha. Stąd raczej średnio, ale poza miksturkami. No, nic ciekawego nie mają. Jakaś miska tylko leży, kiełma muta. No nie, dzięki. To już nie ten etap, żebym tam zbierał aż tak jakoś intensywnie do domku rzeczy, dobra. No i tutaj, tak jak mówię, włazimy po prostu od drugiej strony. No ciekawie, może tu gdzieś coś jest takiego. Tutaj, popatrzcie, no kurde, jakby poza mapą pokazane. No i co ja mam tu, kurde, ty? To nie te drzwi chyba. Może jakoś wyżej. Jakoś chyba do góry trzeba by wejść, ale kij wie jak. No tak jak mówię, ja tu wchodzę od dupy strony tak naprawdę. Od wyjścia. Więc się zastanawiam, czy... A, tu jest przejście, dobra. No, coś tam usłyszałem i proszę bardzo. A, to jest tylko tak fajnie zamarznięte, ale jest kuferek. I mówicie, że to, że znajduje te świetlidełka, ametysty, granaty i inne takie, czy tam sztabki właśnie, to jest kwestia tego, że dostałem ostatnio jakiegoś tam, jakąś umiejętność pasywną. Co to było? Ostrożnie. Umiejętność pasywną, która powoduje, że właśnie więcej takich świetlidełek znajduje. I to było po zrobieniu questa, znaczy tego, questline'a chyba dla... no, dla gildii złodziei. Czy Mrocznego Bractwa? Chuj wie, nieważne. Nie ma to znaczenia w tym momencie któregoś z nich. W każdym razie to właśnie przez to się tak teraz dzieje. Nie wiem, czy ja faktycznie idę od drugiej strony, czy nie. Nie pamiętam. Pamiętam, że byłem w tej lokacji faktycznie i robiłem to zadanie. Legenda Czerwonego Orła. No, to mi to raczej nic już nie da. No i po pajączku. No to chodźmy dalej, bo gdzieś to tutaj, no właśnie, tutaj trzeba niestety się nieco pofatygować. A tu jest jakaś brama, o, otwarte. Kuferek, no właśnie, to jest takie świecidełka. Fakt, będę znajdował. Teraz wszędzie. No i to dobrze. Jest tam kto? Możemy sobie znowu walnąć jedną miksturkę. No i proszę bardzo, wzrosło. Już całkiem blisko jesteśmy stówy. Okej, super, też umarli. No, zobaczmy, tak, jestem tu, no to trzeba by tutaj dalej podążać. Wiadomo, lokacja się odnawia, więc no... to jest tu, a ja powinienem pójść gdzieś tam, tak? W tamtą stronę. Czyli ciulwi gdzie tak naprawdę?
No, to jest to pomieszczenie. Jak się tutaj niby dostać? To jest najważniejsze pytanie. No to tutaj absolutnie w tej bramie nic nie ma. Już to sobie weźmiemy oczywiście. No dobra, tu jest coś jest przekombinowane z tym wejściem. A tu się zamknęło. O, tu jeszcze jeden klejnocik leży. Przypuszczam, że jak to pociągnę, to tu się zamknie, tu się otworzy. Owszem. No dobra, trzeba będzie coś wymyśleć, no bo to mnie pcha tylko tu. Coś tu jest nie ten teges. Trzeba będzie to odszukać. Dobra, ja się będę bawił i wam pokażę, gdzie znalazłem wejście. Wróciłem pod ten tron, bo ja tak tutaj ich załatwiłem, poszedłem dalej, bo stwierdziłem, tutaj nic nie ma, to pójdę. Ale popatrzcie, że to przecież, kurde, za tym tronem ten wskaźnik był taki wyraźny. Więc tu jest, no to nie było zbyt trudne, tylko że ja oczywiście spierniczyłem. Okej, popatrzmy, co my tu mamy. Starożytny kaptur mroku. Łuki 35%, podwójne obrażenie przy ataku, zaskoczenie bronią jednoręczną. Okej, no to mamy całkiem ładny ten. Diadem nie chcę, to weźmiemy. Ebonowy miecz, ebonowy wielki miecz, jaki kurde ładny. To nie chcę, to nie chcę, to chcę. Ładny ten ebonowy miecz, weźmiemy go, najwyżej naszej koleżance damy. No i chyba o tą zbroję chodziło, żeby ją sobie przywdziać. Zobaczmy na ten ebonowy. 81, mój robi ile? 163. No, raczej nie ma porównania, nie? Ale... Będę dźwigać twoje ciężary. Dajmy jej to. Może akurat będzie chciała to wziąć. Mamy wielki topór, który robi tylko 48, więc jeżeli sobie zrobimy tak, nowy wielki miecz, daj jej, bo ona ponoć w ogóle ciężką zbroję i duże te, ale nie, widzę, że sobie to zostawiła. No dobra, walić to. I co w związku z tym? Zasadniczo quest zniknął, więc no tutaj jakoś dużo do roboty chyba już nie ma. Dobra, spróbujmy zrobić zatem coś innego. Jak byłem w pękninie ostatnio... Sorry, to nie tu. Jak byłem ostatnio, nie w pękninie, w wichrowym tronie, to przez przypadek nadziałem się na questa. I tego też questa możemy spróbować sobie teraz ogarnąć. Zaraz zobaczycie. No i tak jak mówiłem, wichrowy tron. I tutaj, no właśnie, tutaj jest jakieś śledztwo. Zajrzyj do mojego domu. Tak, tak, tak. Więc tu jest quest taki, że ja sobie tu idę, patrzę, a tutaj żołnierz mówi: o kurwa, patrz, następną babkę zajebali. I tu wszędzie krew jest. Znaczy generalnie na tym grobie i tutaj, i tutaj. Więc powiedziałem, że... Nie szanujesz mnie. Że ja się w sumie mogę tym zająć, że no jasne, mamy kurwa wojnę, więc nie ma się kto zajmować takimi sprawami, ale muszę porozmawiać z Your Life'em. To śmieszne dosyć imię, bo to brzmi jak porozmawiać ze własnym życiem. Więc musimy udać się do pałacu. I tam znajduje się ten cały Your Life. Nie mam pojęcia, kim on jest, ale mamy z nim zagadać. On nam uzwoli, no, udzieli pozwolenia i będziemy mogli zbadać tą sprawę. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Jestem Ulfric. Gromowładni zwyciężają w całej. Tak, tak, tak. Doszły mnie wieści o morderstwach. Zaiste ciężkie to czasy, kiedy ludzie nękają swych pobratymców niczym zwierzęta. Już i tak brakuje mi ludzi do pracy. Jeśli oferujesz swą pomoc, to z chęcią ją przyjmę. Powiem strażnikom, aby pomogli ci w razie potrzeby. Dobrze, dobrze. Ja też chętnie cię nieco odciążę. Dzięki. Uzyskaj wsparcie. Dobra. Że w takim razie z powrotem wrócić na miejsce zbrodni je zbadać, bo poprzednio jak tam byłem, to nie wolno mi było go badać. Generalnie i tak tam rozejrzałem się i pogadałem z... pogadałem po prostu z ludźmi, którzy tam są. Tam byli, znaczy są nadal. No ale tak, możemy teraz zrobić niby jakieś zwiedzanie tego miejsca. Słyszałem o tobie i twoich słodkich słowach. No tylko co my mamy tutaj zbadać niby? To ty. Your Life pozwolił mi pomagać w śledztwie. Tutaj zaczyna się ślad krwi. Helgirt zabrała ciało do komnaty umarłych, żeby przygotować je do pochówku. Ma trochę nierówno pod sufitem, ale akurat na ciałach zna się jak mało kto. Dobra, w porządku. Możemy z nią pogadać. Tu mi pokazuje niby to, ale... Jakieś kłopoty? Pokazuje mi to miejsce i nic więcej.
Komnata umarłych. Powinna być gdzieś niedaleko, bo jesteśmy w końcu na cmentarzu. Właśnie tutaj. Więc możemy się tutaj... No to daleko nie miała tak naprawdę, nie? Pod komnatą umarłych, zaraz ktoś umarł. Także... Zajrzymy. Dziwna wyrwa w skale, ale dobra. Okej, mamy iść tam. No siema. Szerokie, ukośne cięcie od lewego ramienia. Zauważyłaś coś dziwnego w tych zwłokach? Nie żyje. Ale ach, to no, chyba co nic ty? Nadzwyczajnego w przypadku kogoś, kto tu trafił. Ja na przykład żyję. Kogoś poza mną? Wybacz. O, taki żart. O, tu jest ta pani. O, zaraz ją zobaczymy. Czekajcie. Dobra, w porządku, ale czy udało ci się czegoś dowiedzieć? Nie bardzo. Jedyna nietypowa rzecz to kształt ran. Zaraz się przyjrzę. Wyglądają jak zadane... No cóż, dawni Nordowie używali tego typu zakrzywionych ostrzy, kiedy balsamowali zmarłych. No wiem, w tych nie wiem, cały czas takie znajduje. W nowym tronie może coś takiego mieć. Poza mną rzecz jasna. To może to ty. Miałeś coś z tym wspólnego? Mam za dużo pracy przy zmarłych, żeby jeszcze dokładać sobie roboty. No w sumie tak. I przecież nie mówiłabym ci o tych ranach ciętych, gdybym sama je zadała, prawda? No, to masz rację. Wybacz, ale muszę wracać do pracy. Mnóstwo roboty, żeby przygotować ją do grobu. No dobra. To jest ta dziewczyna. Szerokie, ukośne cięcie od lewego ramienia. No tutaj właśnie widzę. Później tu jest jakby taki Y, jej ktoś wyciął. Tutaj nie ma półbrzucha. No i tutaj całkiem sporo na nogach. Szerokie, ukośne cięcie od lewego ramienia. Tylko tak, tutaj jest sobie ktoś wyciął krzyżyk na jej kolanie. Tutaj na udach ma pełno. No to faktycznie wyglądają jak zadane tym narzędziem. Tak samo tu, czy tu na klatce piersiowej, na ramieniu jeszcze tak. Ale tutaj, no to wygląda jakby ktoś miała wygryzione łącznie z tą nogą. Pytanie, czy jej po prostu jakieś zwierzęta już tutaj kurwa nie zaczęły konsumować po malutku, jak tutaj sobie leżała. Znaczy nie tutaj akurat, tylko no tam u góry. Kurwa, idzie się zgubić w tych katakumbach. Fakt, zrobiłem kółko. No, zrobimy to, szlak by to trafił, jak to wygląda. Dobra, tu w lewo do końca. I tu. I do końca, dobra. Uf. Tak, są schody, no to wyjdę. Ja pierdzielę. Przejebane byłoby się tu zgubić i na przykład zostać na noc. Dobra, no to tak. Tyle wiemy, że takie narzędzie. I co więcej, musimy pogadać z nim. To ty jesteś tym uczniem akademii. Tak, 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 ale ten nic nie daje. Co jeszcze mi pokazuje? Uskaj wsparcie od Your Life'a. Czyli co, jeszcze raz mam tam do niego iść? W jakim celu? Już wszystko załatwione. Ale już chyba zrozumiałem, bo wcześniej potrzebowaliśmy jego poparcia, a teraz jego wsparcia. Aj, znowu wchodzą w tą samą stronę, co za po prostu debile. Wygląda na to, że gromowładą no. Szczególny ze mnie stratek, ale Lord Ulfric i tak słucha mych rad. Chyba nie bardzo mogę z kolei zrobić, szukam pracy, jakieś pomysły. Jarl wyznaczył nagrodę za zgładzenie smoka, który panoszy się po okolicy. Aha. Rzuć okiem na ten dekret. Akurat możemy zrobić, ale to dalej nie jest to. Jeżeli masz wieści z zachodnich dzielnic, zanieś je Ulfricowi. To nie to. No nie mogę z nim pogadać na inny temat. Coś tu się zbugowało w tym queście. Inna rzecz, że ja nie pamiętam, czy ja w Wichrowym Tronie zostałem Tanem? Czy może kurde nie? Może tak być, że nie. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj dalej nam proponuje. Zbadaj miejsce zbrodni. To tak, ale coś mi tu jeszcze pokazuje. Chyba, że mi pokazuje już poza miastem. Aha, tutaj jest akurat na kościanym szczycie. No ja już tam byłem, to nie znajdę nowego słowa. No niestety. A miejsce zbrodni nie za bardzo wiem, jak tutaj to zbadać. No nie mam żadnej bad wizji ani nic takiego. Powinno być jakieś takie, wiecie, że coś jest do kliknięcia, nie? Łamanie prawa w Wichrowym Tronie wygląda inaczej niż kiedyś. Gildia złodziei wszystko zmieniła.
Nie wiem, spróbujmy, no popatrzcie, mamy zbadać miejsce zbrodni albo uzyskać wsparcie od Your Life'a, ale ani jednego, ani drugiego drugiej rzeczy zrobić nie mogę. Kiepski pomysł. No to był chujowy pomysł, faktycznie masz rację, ja nie wiedziałem, że go też walnę tym mieczem. No i o co tu, Kaman? Ewentualnie skorzystajmy z tego, co powiedział na początku. Tutaj zaczyna się ślad krwi. Więc zaczyna się, więc ten ślad krwi gdzieś powinien prowadzić, tak? No na przykład tutaj jest, tak? I mamy kwiatek. To kwiatek zamordował. Tutaj mi się ten ślad krwi dalej ciągnie. I tak naprawdę nigdzie więcej. No chyba, żebym go dostrzegł gdzieś na murach, ale... Poza tym, że tutaj po prostu jest ta krew, to nic mi to więcej nie daje. No to raczej nie jest dobry kierunek. A nie, czekajcie, tu jest też krew. Tu też jest krew. Okej, to za śladami krwi w takim razie pójdziemy. Będzie miało to jakiś tam sens. To pewnie tu. To są ślady krwi, okej. Są kolejne. Takie niby zgaduj zgadula, ale coś tam pokazuje. No i gdzie dalej? No i gdzie dalej się ja pytam? O, to w sumie tutaj jest ta krew. No dobra. Dostań się do Hierim. Zobaczymy, czy jest jakieś inne wejście. Jak nie, to wejdziemy głównymi drzwiami. No to wejdziemy głównymi. Mi się wydaje, że ja tutaj coś już kiedyś kradłem albo podkładałem. Robimy szybki zapis. A, no i poradę też dostałem od was, że przecież w tym, w otwieraniu zamków jest gdzieś jakiś skill, który pozwoli na właśnie na niełamiące się wytrychy, ale tak sobie zastanawiam się, jak mają być wytrychy, które się nie łamią, to pewnie jest to ostatni, kurwa, ten? Nie, to jest na... O, tu jest, niezniszczalny. Też na setnym, no to tak jest... Okej, no mogę to sobie wykupić w sumie, bo mi się wytrychy nie będą łamać. Ale zasadniczo ten skill jest nieprzydatny do skillowania sobie tej umiejętności, no bo w końcu, kurwa, trzeba mieć full, żeby ją kupić, nie? Więc co się... Ja mówiłem o tym, że niełamiący się wytrych ten jest dobry, ten z drzew, znaczy z questline'a, z tymi całymi jaskółkami, słowikami, czy czymś tam, czyli dla gildii złodziei. Mamy faktycznie wytrych, który się nie łamie i można sobie po prostu bezpiecznie całość gry go, znaczy może nie całość gry, no ale używać go i sobie wyskillować. No kurwa, serio. Ile razy jeszcze, żeby to otworzyć? Ja pierniczę, ty, no kurde, nie zdzierżam, no. Nie wytrzymam, ale ja teraz spauzuję nagranie i się uda za pierwszym razem. No kurwa, dokładnie tak było, jak powiedziałem. Ja nie mogę, po prostu... Okej, szukamy śladów. Tu jest krew, tam jest krew, wszędzie jest krew. O, zakrwawiony kufer. Znaki na podłodze wskazują, że skrzynię niedawno przesunięto pod ścianę. Coś jest stąd. Tak, no widzę tu. Nie, to jest akurat cień. Niedawno przesunięto ją pod ścianę. Aha, ale mogę ją ten... Proszę bardzo, strzeżcie się rzeźnika i dziennik rzeźnika. No dobra, zobaczymy. Co my tu mamy? W ogóle zobaczę, czy coś z tego mi w ogóle... O, runa mrozu. I niewidzialność, spoko. Strzeżcie się rzeźnika. To jest 11 takich samych listów, tak? Strzeż się rzeźnika, zabójcy grasującego na ulicach Wichrowego Tronu. W tych tragicznych czasach z ludzi wychodzi najgorsze. Nie bądź następną ofiarą. Jeśli zauważyłeś podejrzane zachowanie, skontaktuj się z Violą Giordano. Okej, okay. Czyli to są te jakby afisze, które ktoś rozwiesił, a ten rzeźnik je pozbierał, żeby nikt tego nie widział, rozważa adopcję. Okej, okay, można tylko kogoś adoptować znowu, spoko. Skazy Walmira, świetnie, nieistotne, Olaf i Smok też nie. To był co? Dziennik rzeźnika. Dziennik rzeźnika 1. Plan przebiega celująco. Znalazłem dobre źródło kości, mięsa i krwi, aczkolwiek wciąż nie wiem, skąd wziąć porządne próbki ścięgien i szpiku. Nieważne, miasto aż tętnie od pogardzonych głupców.
za którymi nikt nie będzie tęsknił. Ostatniej nocy prawie mi się udało dostać Suzanę, gdy wychodziła z Knota. Durni gwardziści pojawili się w nieodpowiednim momencie, musiałem się wyspowiadać. Wyszedłem na spacer, takie tam. Jeszcze będzie okazja, choć czasu coraz mniej. Wracam myślami do pobytu w zimowej twierdzy. Tyle marnujących się umysłów zamkniętych w wieżach. Studiują magię, którą już znają. Ja odkrywam nową magię, coś głębszego niż jarmaczne popisy z ogniem i światłem. Magia ciała jest starsza niż my sami. Być może starsza od całego świata. Ocieram się o granice absolutu i wszechświata. Tam, gdzie on się kończy, ja zatriumfuję. Jeszcze jeden zamach na dziewkę z Knota. Zrobiła się czujna, a w tych jej silnych stawach znalazłbym wyborne ścięgna. Warto spróbować dzisiaj w nocy. Okej, okay, czyli on po prostu próbki ciała potrzebuje, żeby tworzyć dziwną magię. Garnki i patelnie, tak jakby kogoś tu przetrzymywał. Całkiem tu pusto. Szafę po... Tą świetną szafę porzucono z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Na regale leży więcej tych ulotek z napisem rzeźni, które walają się po mieście. Jeden z to ma nieregularny kształt. Stos ma nieregularny kształt, czyli... A, dziwny amulet. Ha, o to chodziło, nieregularny kształt, tak? A, szafę ktoś porzucił. O, fałszywa ścianka! No, proszę bardzo! Ktoś... O, kurwa, fuck, fe. Au, shit! Nie rób mi tak, gro, do cholery. Jest narzędzie do balsamowania. Akurat go nie potrzebowałem, myślałem, że to... Okej, okay, zbadaj ołtarz. Ołtarz wzniesiony przy użyciu nieznanej magii. Wygląda na to, że ktoś wykorzystuje części ciała w nikczemnym celu. No nie wiem, no ołtarz wzniesiony, kurwa, dziwną magią. Wygląda generalnie na to, że ktoś wziął parę pustaków, kilka desek i duży kamień. I związał to wszystko liną. No i mamy. Dziennik rzeźnika numer 2. 17 ścięgien i wiązadeł, 173 fragmenty kości do złożenia, około 4 wiadra krwi, najlepiej norskiej, 6 łyżeczek szpiku, nie więcej niż z kości udowej, 11 metrów skóry, niepociętej, wróżba z gwiazda skraj, zmarzłej myśli, spójrz w światło, gdzie dusze tańczą, odkryj czas, kiedy iskra ożywi, gdy zgniły, powstanie pod komendą. Przekład z aldmerskiego tekstu w tłumaczeniu... Nieważne. Po raz pierwszy spisany przez bla bla bla. Tożsamość wkrótce. No to mi się dowiedział. Nie dowiedziałem się. Norski miód kufel. No okej, fałszywa ścianka była. A możemy jeszcze wejść do góry generalnie, ale tu będzie pusto. No właśnie, tak myślałem. Jakaś ławka... Beczka to nie jest do zbadania nickolwiek. Czuję się jak na urbexach. Człowiek myśli, o, tu jakiś odpuszczony dworek, opuszczony coś tam i tak dalej. Nie, może coś się dowiem. Po czym wchodzi, że się okazuje, że jest kurwa totalnie pusto. Łóżko i krzesło. Umieszczone na łóżku w dziwny sposób. No jest umieszczone w dziwny sposób, a tu powyżej jest belka. Jak mi się to skojarzyło, że może ktoś się próbował powiesić na tej belce i zrzucił krzesło, znaczy musiał się jakoś tam wspiąć, więc zrzucił to krzesło, żeby się zabić. Ale belki się zbadać już nie da. Tak mi się coś widzi. Bo krzesło na krześle było, powiesił się, zrzucił to wszystko. Tak to wygląda. No, dokładnie jak urbexy. Wchodzisz, że tam totalnie puste pomieszczenia, kurwa, nawet brak niektórych ścian i tak dalej. Skąd ja to znam? Dobra. Musimy stąd wyjść i coś może się zobaczymy, co mi dalej. Idź za tropem znalezionym w Hierim. No. To znaczy... Tu on tylko tak, uzyskaj wsparcie Your Life'a. Idź za tropem uzyskanym. No świetnie. Dzięki gro. Generalnie tutaj dostaliśmy to. Te afisze były, nie? A nie, jeszcze ten amulet jakiś był. Powinniśmy to chyba spojrzeć na to w jakiś sposób, nie? Dziwny amulet. O właśnie.
Tu jaki kurde ten. Okej, okay. Myślałem, że jak założę, to coś się dowiem, ale nie. Natomiast tu było, że co? Narzędzie, leksykon. Kurwa, nie, tutaj to było, sorry. Dziennik rzeźnika to dziennikiem rzeźnika, ale było uwaga rzeźnik, czy coś takiego. Czy uważaj na dziennika, na rzeźnika. Strzeżcie się, o właśnie. Skontaktuj się z Violą Giordano. Kim jest ta Viola Giordano? Tego jeszcze nie wiem, ale się spróbuję dowiedzieć. Bo na razie nic więcej tu zrobić nie mogę, czekajcie. Przez przypadek tu zupełnie skręciłem, dosłownie pożegnałem się z wami na tych schodach, a tutaj już znalazłem dom Violi Giordano. Czy tam Giordano, nieważne. Więc spróbujmy z nią pogadać. Ile ją tu znajdę? Mam nadzieję. Należy do kogoś łóżko, więc tu nie pośpię. Niemniej jednak gdzieś chciałbym ją tutaj znaleźć. Nie będę jej okradał. Ale zważając na to, że jest... Nie możesz czekać, gdy przebywasz bezprawnie w jakimś miejscu. Jezu, przepraszam, bezprawnie tutaj wtargnąłem. Wszedłem po prostu do domu pewnej kobiety, która powiedziała: hej, skontaktuj się ze mną. Więc przyszedłem, a jej nie ma. Więc... O, tutaj siedzi, kurwa. Halo, pani żyje? Nie powinno cię tu być. Chciałem z tobą pogadać. No dobra, to chuj. Oczywiście, nie można pogadać z nią, a ja mam wstęp tutaj dlatego, że kiedyś się włamywałem do tego domu. Więc trzeba poczekać po prostu do rana, aż ona będzie chciała ze mną gadać. Nie wiem, dlaczego nie spała. No, tu już jej nie ma. Się okaże, że teraz pójdzie spać. Ech, kurwa, no była. I nimo. I poszła sobie ode mnie, no. Co za kurde NPC. No gdzież ona jest? Dobra, poszukiwania Violi Giordano. No dobra, niestety tamtej nie udało mi się znaleźć, za to wróciłem do Your Life'a i można z nim pogadać. Rozmawiała już z tobą Viola Giordano? Rozwiesza to po całym mieście, a ktoś potem ciągle zrywa. No właśnie ten rzeźnik. Spytaj ją o to, jeśli chcesz dostać burę. Spoko. Okej, okay, może teraz ją zaznaczę. Wiesz, co to za amulet? Czegoś takiego nie widziałem. Warto by to zabrać do Calixto, w Domu Osobliwości. Ma dobre oko do świecidełek. Może no dobra. Sypnie ci za to grosze. Zajęcie miasta. Okej, okay, no to już kurczę coś wiemy, chociaż nie wiem dlaczego cały czas mam to. Tak, dobra. Walić to do następnego razu. Przynajmniej coś więcej wiem, pytanie czy mi jakiekolwiek znaczki się dodały? Zdodały się, nice, dobra. Idź tropę mam cały czas, ale... Ale przynajmniej jakieś znaczki chyba mi się pododawały. Zobaczmy. Idź tropem i tu będzie też idź tropem, ale tu dobra, przynajmniej wiemy gdzie ta cała Giordano jest. Gdzieś tu przed nami. No ale wiecie, błąka się po mieście przez cały dzień, nie? Jak wszedłem do domu tam rano, to już jej nie było. Halo. Po tym co spotkało te inne kobiety, lękam się o swoje bezpieczeństwo. Ciebie nie jest, jesteś za stara. Możesz mi coś powiedzieć o rzeźniku? Śledzę go od kilku miesięcy. No, może nie śledzę. Próbuję go odszukać. Ja go, kurwa, śledzę. No, no, strażnicy dawaj. Strażnicy nie chcą pomóc. Ludzie nie chcą pomóc. Tylko ja uważam, że można go złapać. No, no oczywiście, że można. Twój dziennik był w kryjówce zabójcy. Co? Dziennik jej? Co mówi? Zdaje się, że to nadworny mag eksperymentował. Wunfet. Nadworny mag? Od lat krążą o nim różne plotki. Od kiedy pamiętam. Skąd takie wnioski w ogóle? To niebezpieczny człowiek. Dlatego nazywają go nieumarły. Lepiej go nie drażnić. Te informacje muszą trafić prosto do zarządcy. On cię wysłucha. Okej, okay, tak po prostu idź do Your Life'a, bo chuj, bo sam se to wymyśliłem. Dobra, chcę iść do tego domu osobliwości. Nie stara wojenna rana. Bo to troszeczkę tak z dupy. Tak sam wysnułem takie wnioski, nikt mi o tym nic nie powiedział. I nagle, o chuj, faktycznie wygrałeś grę. Pierdolę, idę najpierw do tego ziomka i zobaczę się. O Jezus Maria. Nie ma go tu, czy co? Jest 12, cholera jasna.
Próbujemy tam się włamać? Szlak by to trafił. Nie no, fajnie by było, jakby był w domu, nie? A nie, że będę się włamywał, a jego tam i tak nie będzie. Chociaż chuj wie, może będzie, to tutaj różnie jest naprawdę. Nie powinno cię tu być. Ale pogadasz ze mną? Nie powinno cię tu być. Aha, czyli nie pogadasz ze mną. A to, że kurwa stał ze mną na cmentarzu i powiedział zapraszam cię do domu osobliwości, bo coś tam fajnego znajdziesz. To już kurwa nie ma znaczenia, nie? No bardzo, powiedzmy sobie, że nie wiem, do 16 zaczekam. Musisz sam... Nie można mieć ani chwili prywatności? Wypad. Nie powinno cię... Ostatnie ostrzeżenie. Dobrze, ale... Kurwa, prowadzi koleś jakiś kurwa dom osobliwości. Rozumiem, że to jest coś w rodzaju muzeum. Przychodzę do niego w środku dnia i każe mi spierdalać? I mówi, że nie można mieć chwili prywatności? Okej, zamknę sobie. Jestem marynarzem wiatru północy. Na razie stoimy na... Gratulacje dla ciebie. To o której mam do niego podejść, żeby kurwa móc tutaj wejść? No po prostu... Nie dało się tego nie usłyszeć. Wycie! Te historie o wilkołakach to prawda! A pewnie i tak, no dobra, nieważne. Znaczy, co ja mówię, tak samo jestem wilkołakiem. Dobra, spróbujemy jeszcze jedną szansę mu ten, ale widzę, że... To, że kurwa widział się ze mną dzień wcześniej, mówi: hej, przyjdź do mnie, mam fajne to świecidełka, zobaczysz se tam. Już kurwa nie ma znaczenia, bo teraz już nie. Oczywiście, dobra, jebać to. W takim razie idziemy po prostu kurwa do Your Life. A według mnie idiotycznie udało się nam zakończyć ten wątek, bo to mogło być coś ciekawego, po czym nasza postać wysnuła wniosek: to pewnie nadworny mag. O tak, bo on jest dziwny. To on. Koniec. Kurwa, serio? No, także to troszeczkę porąbane z tymi questline'ami. No ale akurat ona była bliżej, więc... Pierdolę, oni za każdym razem jak tu wchodzę, to wychodzą stąd i mówią dokładnie to samo. Co za ludzie. Okej, sądzę, że zabójcą jest Wunfert nieumarły. Absolutnie kurwa żadnych. Mamy dowód nekromancji, poza tym udało się znaleźć jego amulet. Ciężko mi w to uwierzyć. Wunfert od wielu lat był zaufanym druhem Ulfrika. Mi też, bo ten quest jest idiotyczny. Że w pokątnych szeptach kryła się prawda. Wunfert zostanie pojmany. Dziękuję ci za pieczołowitość w odkryciu tej tajemnicy. Ulice Wichrowego Tronu są teraz bezpieczne. No dziękuję. Pewna, dziękuję. Tak mi się coś wydaje, że ja chyba nie jestem jednak tanem w Wichrowym Tronie. Pytanie, czy się da być, ale pewnie tak. Co jest dosyć takie, no, śmieszne, ale faktycznie ja tu byłem i nie dało się za bardzo nic zrobić więcej. Nie dawali żadnych questów ani nic. Aż tu przez przypadek się jakiś quest odpalił mi i ten. I teraz nawet smoka dostałem, bo smok zawsze był też, nie, do załatwienia. Więc próbujemy sobie... No, kurwa, no tyle było z zaskoczenia. Nas zaraz tutaj wrzuciło. Dobra, weźmiemy sobie celność i będzie dobrze. Załatwimy smoka. Nie podoba mi się to. Mi się tam podoba. Chuj mi obchodzi twoje zdanie. A to tutaj, to ja byłem tu 1000 razy już. Nie trafiłem. Czasem tak mi się udaje trafić, nie? Ale no. O, świetnie. O, teraz to zajebiście. Teraz to jesteś skazany na śmierć. Tak, dokładnie. Skup się na niej, ja się tutaj ostrzelam. I w sumie to tyle. No i do Your Life'a możemy wrócić. Weźmy sobie to. I kość zbieram, łusków mam trochę, ale kości zbieram na, żeby wiecie, strzały sobie robić. No tutaj już, no słowo to już dawno temu zebrałem, więc nie ma co. Więc już tylko kuferek, to zawsze można się kosztownościami obładować. To poproszę to i to. Jeszcze duszyczka. A nie, duszy chyba nie będzie z niego. Tak, z niego nie będzie duszy, bo już go zabiłem wcześniej, a te dusze się jakby tak nie za bardzo odnawiają, a odnawiają się tylko co jakiś tam czas fabularny. Dobra. No to jakby załatwione. Załatwiona sprawa. Wrócimy do Your Life'a. No, jakby się tak dało tu wejść. O, świetnie. Wrócimy się tu.
I nie wiem, może coś tam się uda, że zostanę jakimś tanem, bo tak mi się coś wydaje, że zwłaszcza jeżeli teraz dopiero zabiłem smoka, no to może być tak, że jest prawdziwy, gdzie odbiegnie, że raczej tu tanem nie jestem, znaczy nie tanem, tylko tak, tanem, to jest ja, dobra, nie jestem tanem, okej. Ta osoba jest zajęta, czekaj, kurwa, czym? Szczególny ze mnie stratek, ale Lord Ulfric i tak słucha mych rad. Gówno mnie to obchodzi. Szczyt kościany jest już bezpiecznym miejscem, tamtejszy smok nie żyje. Dawaj nagrodę. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Dobra, ja mam dla ciebie nagrodę. Wykonane. Na trakcie jest niebezpiecznie. Jeżeli masz wieści z zachodnich dzielnic, zanieś je tu się wychowałem. Dobra, gówno mi powie o tym, nie mam kolejnych zadań. To ja. Możemy już. Ulfric. Jak widzisz, wiele spraw wymaga mojej uwagi. Jeśli koniecznie chcesz sobie pogadać, to kilku strażników więziennych chętnie by cię poznało. Uwolniono mnie. Zamiast udać się gdzie indziej, przybywam walczyć z cesarstwem. On nie pamięta, że my tam byliśmy wtedy z nim, ale mniejsza z tym. Wyjdźmy stąd, nie chcę się, bo to, gadanie z nim to jest przyłączenie się tak naprawdę do wojny, a absolutnie nie chce mi się robić tego wątku. On słyszał, że jest nudny i w ogóle tak, po co wybierać tę stronę, naprawdę nie obchodzi mnie ta wojna tutaj. Pytanie, czy da się coś więcej zrobić? Chyba nie. Dobra, zobaczymy teraz tak, czy mamy tu coś, co jest warte, byłoby po prostu, wiecie... byłoby warte naszej uwagi. No to są rzeczy dla złodziei. No fajnie by było niby te rzeczy porobić, żeby te całe questy dla dzielnic porobić. Spotkaj się z samotni. Aha, to jest akurat quest główny, dobra. Biała ampułka, rozdarcie, no to jest dla magów, to jest tam poboczne jakieś, to jest dla tych wilczków, nie wiem, towarzyszy, to jest dla wampirów. A i to wszystko jest takie. Kobiety Rezgarskiego. To jest quest, który mam od samego początku, nigdy go nie robiłem. Patrzę, czy coś takiego tutaj. Ciekawego by było. Ale to wszystko przeszukaj, zobacz coś tam, przynieś coś tam komuś. I takie tam. Możemy o adopcji porozmawiamy. No i co mi, po co mi to? Kolejne dziecko. Chyba gdzieś zaadoptowałem jedno, nie pamiętam już gdzie nawet się znajduje. Gdzieś się znajduje to dziecko. Tak samo kraba gdzieś posłałem, też nie pamiętam gdzie. No niby możemy tutaj wejść, no. Ale chyba tylko dwójkę dzieci dało się zaadoptować, jeżeli się nie mylę. A ja już powinienem mieć dwójkę teraz zaadoptowaną. Chyba, że nie, chyba, że ta Sofia jest jedyna. Wszyscy gdzieś spierniczają. Złodziejskie nasienie? Nasi? Wygląda na to, że nic tu już nie ma. Okej. Okay. To był złodziej. Dzbany pokradł, bo orkowy sztylet ma. Talerze, dzbany, wytrych i złoto. Dobra, no niestety. Słabo ci poszło, kolego. Jako prawie zwierzchnik gildii złodziei. Powiem ci tak, że mogę ci po prostu pomóc się utopić. Nie wiem, czy on nie spadł czasem, kurwa. No dobra, myślałem, że go utopię, ale nie. Ale zobaczmy tutaj, a co z tym sierocińcem chodzi. Po co miałbym się tu udawać? Wojna pozostawiła tak wiele sierot, a tak niewiele osób chce otworzyć serca przed nimi. Świetnie, mogę coś adoptować. Ależ tak, oczywiście. Cóż za niespodzianka. Pamiętam ten quest chyba w dodatku Krew i Wino do Wiedźmina, tak mi się wydaje, że to był dodatek, gdzie była taka pani, która właśnie adoptowała bardzo dużo dzieci, po czym się okazało, że ona była wampirzycą i te dzieci tak naprawdę wykorzystywała, spijając ich krew, ale żeby nie było, ona ich nie mordowała, ona tylko piła ich krew i się nimi opiekowała, więc no. Najpierw muszę zadać ci kilka pytań. Dobrze. Jak się nazywasz? Hunter. Czym zarabiasz na życie?
Jestem smoczym dziecięciem, heroldem towarzyszy, arcymagiem Akademii w Zimowej Twierdzy, jestem złodziejem, zabójcą, poszukiwaczem przygód i najemnikiem. Jestem smoczym dziecięciem. Jeśli zaraz nie... Zaczekaj. Mówisz poważnie. No, dobrze. Zdziwiona lekko. Gdzie twoje dziecko będzie mieszkało? W samotni w Markarcie Falkret. Samotny tu Markart, Falkret. Gdzie jest kurwa Falkret? A wiem, tam, ale nie, tam już mieszka. To w Markarcie mam domek. Dobrze więc. To wszystko, co chciałam wiedzieć. Okay. Gratuluję. Myślę, że będziesz doskonałym rodzicem. Nie dużo. Idź do dzieci i wybierz to, które chcesz adoptować. O, mogę sobie wybrać. Gdy już wybierzesz dziecko, zabiorę jego rzeczy i dostarczę do twojego domu. Dobra. Dzieci, halo. Gdzie jesteście? Runa, zdobiona tarcza. Mamy Samuela. On nie ma kurwa przydomków. Francisa Beforta. Strasznie nadęty dupek z niego musi być. Ma takie imię i nazwisko. Dobra, chodź, Runa. Weź mnie! Weź mnie, opowiedz mi o sobie. Od zawsze byłam tu jedyną dziewczynką. Chłopcy mnie zaczepiają i każą mi ciągle pracować. Chcesz adoptować jedno z nas, prawda? Jestem silna, szybka, mądra i robię wszystko lepiej od nich. No dalej, wybierzesz mnie? Proszę. No, wiesz co, mogę cię adoptować. Jebać tych chłopaków. Oni byli chujami, także... może nie wiem, tak, na pewno, córko. Dziękuję, proszę pa... tato, obiecuj, że będę najlepszą córką na świecie. No, to ja adoptowałem. Dobrze, może tu było więcej dzieci. Nie, tu jest dosyć pusto. O, tu jeszcze jedna Dorot. Cześć. Elo. No to mamy już kolejne dziecko. Muszę zabrać rzeczy i pożegnać się ze wszystkimi. A jebać ich. Chodź, od razu idziemy. Tak bardzo ci dziękuję. Dobra, gratuluję. Wybrałem. Oby wam się dobrze żyło razem. Kurwa, odwróciła się dupą i tyle. No okej, dobra, to... miałem powiedzieć, że dziecko zaliczone, ale to nie brzmiałoby najlepiej. No, mamy kolejne dziecko adoptowane. Dobra, spoko. Kurczę, zobaczę, czy da się coś zrobić z tym wichrowym tronem. A, kurwa, nie ten przycisk. Dobra, szczerze mówiąc, to już nie wiem do końca, co tu robić. Jeżeli chodzi o wichrowy tron, to sobie to sprawdziłem i niestety, ale żeby tam zostać tanem, no to trzeba się przyłączyć do wojny domowej, tak? Czyli między Gromowodnymi a Cesarstwem. Ponoć nie ma to znaczenia, do której strony się przyłączymy, ale trzeba się do nich przyłączyć, znaczy przyłączyć, po prostu zacząć robić tego questa i trzeba tam w jakiejś twierdzy na N zrobić questa i dopiero przypuszczam, że to w ogóle będzie jakaś końcówka i wtedy po prostu ostrożnie można tam dostać, zostać tanem i dostać Dondrę bez sensu. Wszedłem sobie do takiej oto jaskini, no już wam pokażę, ona jest tu, niedaleko Zimowej Twierdzy i niedaleko Alftandu. Opuszczona jaskinia, ja już tutaj byłem, zbadano i tak dalej. Ponoć tutaj znajduje się gdzieś biała ampułka. To jest taki jedna rzecz, którą obiecałem jakiemuś tam chemikowi, że to kiedyś tam dla niego zrobię. Więc możemy zobaczyć, gdzie to jest. A właśnie, tu jest opuszczona krypta tutaj. Aha, to jest też do tej opuszczonej krypty. O Jezus, dobra. No to nic, spróbuję się przez to przebiec, ale coś czuję, że to będą krasnoludzkie ruiny. To będą krasnoludzkie ruiny na 150%. I już mnie to irytuje. No nie wiem, czy tego nie odpuszczę już w tym momencie, bo po prostu wiem, że będę przez to łaził i łaził i łaził. Chociaż tu jest jakieś coś w ogóle. A to są zwykłe drzwi. Aha, tu jest rozerwane. Dobra, nie, spróbuję to zrobić. Powiem wam, że wcale nie jest tak źle, jak się już gdzieś było. I popatrzcie, tu na przykład widzę, jak biec, tak? Więc jakby... Patrząc jeszcze na to, że mogę popatrzeć na mapę, wcale nie jest tak źle. Zrobimy sobie tak i spróbujemy przebiec tak samo jak ja przed chwilą. Otwarta kondycja może być. Jeszcze to. Ja po prostu to robię w ten sposób. Po prostu, kurwa, biegnę. A tutaj są... A, dobra, tu są też takie dupki. Niezbyt wymagające. Więc tu trzeba to, kuźwa, legitnie przebiec wszystko. Nawet nie wiem, gdzie jest moja ta towarzyszka, ale to nie jest istotne. Gdzieś tam się kiedyś znajdzie.
No i to co? Po prostu tutaj kiedyś byłem, ale czegoś nie znalazłem. Kuferek, bierzemy wszystko. Tutaj coś powyłaziło. Tu jest. No i kurde, biegniemy dalej. Nie ma się co rozglądać. Nie przeszukujemy nic, bo wiemy, co jest celem. No właśnie, dobra. I teraz gdzie jesteśmy? Tutaj. Sporo się odsunęliśmy, no ale niestety jakby inaczej się nie dało. Absolutnie nie pamiętam, z czym były związane te ruiny. No wiem, tylko widzę właśnie, że je kiedyś przełaziłem. Ale co to było? No i właśnie tyle z tych draugrów. Bardzo ładnie. No i tak to można się właśnie poruszać. Nie? Już to całkiem blisko. Okej. Okay. Suweren śmierci. Weźmiemy sobie w takim razie jeszcze jedną miksturkę. Zawsze więcej tego. No i proszę bardzo, już go nie ma. I następny ciach. Jeszcze któryś. Jeszcze jeden ciach. O, i nawet, patrzcie, nasza towarzyszka się odnalazła. No i tak się właśnie można bawić. Okej, widzę, że tu kiedyś nawet słowo było. Jakieś. Kuferek możemy przeszukać zawsze. To i to jeszcze poproszę. I tu widzę, że gdzieś tutaj była ta biała ampułka, a ja tu najwyraźniej po prostu... okej. Pradawna mi... Trzeba było tutaj tą miksturę, no faktycznie, miałem taką miksturę, którą dostałem i nie wiedziałem w ogóle skąd to dostałem, po co mi to i tak dalej. A tu się już właśnie okazało. Właśnie się już okazało. Niestety misek nazbieram i talerze, ale to później się tego pozbędę. Nie mam po prostu czasu, ani chęci na to, żeby tu się teraz gapić w te wszystkie rzeczy. Co zebrać, co nie. To możemy wziąć. Tu jest jeszcze jedna torebka, weźmiemy. Miałem nadzieję na więcej składników, ale nic. A tu są jeszcze. Dobra, bierzemy wszystko, tak łatwiej zbierać. Akurat mikstury nie chcę. No i tutaj jest pęknięta biała ampułka. Ampułka, myślałem, że będzie raczej taką czymś w rodzaju tabletki, ale to chyba jest ampułka w naszym rozumieniu takim dzisiejszym, a niekoniecznie w rozumieniu wczesnym. No, a tutaj mamy, proszę bardzo, wyjście. I ciekaw jestem, czy jakbym skorzystał z tych drugich drzwi wtedy, bo pamiętacie, że tutaj jak byłem, to widziałem, że tu są jakieś drzwi, ale gra mi mówiła, tędy nie idź. A kurwa, dało się tu wejść. Jezu, poszedłem tam, a to wystarczyło tutaj podejść. Byłbym tak blisko, tyle czasu bym zaoszczędził, ale gra postanowiła, że tędy na pewno, tędy jak pójdziesz, to na pewno będzie kurwa lepiej. Ciekawe kurwa, tak to bym to zrobił w 3 minuty. No ale dobra, przynajmniej tą ampułkę zdajmy. I ona chyba jest do zdania w... ona jest do zdania, dobra, już pamiętam, ona jest do zdania w Wichrowym Tronie, tak. Ja myślałem, że to jest misja z pękniny, ale w pękninie to mamy akurat babkę, która coś tam sobie próbowała zrobić, ale zjebała i straciła bardzo dużo składników, trzeba jej teraz te składniki pozałatwiać. Chyba jakieś jedną część jej zaniosłem, ale za dużo tego. Dobra, tutaj musimy wejść. Jest, biała, no właśnie, biała ampułka się tak samo nazywa całe to miejsce, cały jego sklep. Halo? Okej, da się wejść. Siemson. Alchemia. Mam ampułkę! To odpowiada wszystkim opisom ampułki, jakie znalazłem. Lecz nie możemy mieć pewności, jeśli nie jest ona w stanie przetrzymać płynu. Jak udało ci się ją uszkodzić? Była uszkodzona. Oto moja zapłata za to, że nie udałem się po nią osobiście. To nie moja wina. Doprawdy wątpię, by twoja wiedza pozwalała ci na uszkodzenie ampułki, nawet gdyby to było twoim celem. Tak czy inaczej, to koniec. Czyli dupa, a teraz, tak? Jeśli mi wybaczysz, nie jestem w nastroju do zabawiania gości. Wierzę,
że znajdziesz drogę do wyjścia. To za fatygę. 5 złota. What the fuck? Co za kutas z niego? W ogóle ma dziurawą podłogę. Strasznie, jak on tu mieszka? Jeszcze nie umarł. A chyba umiera. Mamy z kimś pogadać, tak? O, tu jest. Chcę ci podziękować za pomoc. Wiem, że mojemu panu czasem brakuje cierpliwości. No, tak. No, tylko 5 septymów. Cała przyjemność po mojej stronie. Proszę, weź to. Choć ampułka była uszkodzona, myślę, że twoje starania powinny zostać wynagrodzone. No, dokładnie. Ona już była uszkodzona. Muszę zająć się Nurelionem. Postaram się, by jego ostatnie dni... No tak, bo ten gość umiera, chciał tam przeżyć czy coś, no. No i okazało się, że dupa. Dlatego się tak zmartwił i stwierdził, że no to kurwa generalnie... Teraz to umrę, nie? On chciał się wyleczyć, tam przedłużyć życie, już nie pamiętam, no ale coś w tym rodzaju. Musielibyśmy tu zobaczyć. Aha, nie dowiemy się już, no już trudno. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku i tak go przedłużyłem sporo. Tak jak mówię, no nie zostaniemy tutaj Tanem w Wichrowym Tronie, bo trzeba robić ten questline z wojną. No chyba, że nie wiem, chyba, że już po zrobionej, po skończonej fabule wtedy sobie zrobimy tego questline'a z tym. W końcu, wiecie, ponoć nikt tego nie robi, może akurat to będzie wyjątkowe w mojej serii, że jeszcze zrobię to. Zobaczymy, w każdym razie chciałbym dosyć szybko teraz skończyć tą serię, więc w następnym odcinku zdobywamy 2 kolejne maski tych całych, kurwa, smoczych kapłanów. I za 2 odcinki zabieramy się właśnie za robienie głównego questline'a, głównej fabuły gry. Robimy ją do końca, tam po drodze zdobywamy jeszcze jedną maskę. Idziemy do labiryntianu, do labiryntu, czy jak to się tam inaczej zwie, i robimy sobie tą maskę finalną. Po czym może się zastanowimy, czy nie zrobić właśnie tego wątku wojny. No, a bardziej się chyba do gromowładnych przyłączę, wiecie, Skyrim dla Nordów, nie wiem, to głupio brzmi, no mniejsza z tym, w każdym razie, wiecie, to jest tekst tak bardzo mądry jak Polsko dla Polaków, nie, no nie, no faktycznie, no kurwa, no, nie mamy nic lepszego do roboty w życiu, nie, dobra, słuchajcie, tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcineczku, bye bye.